Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z ekonometrii, z etapu weryfikacji modelu. Chciałam Wam pokazać, jak przeprowadzić test White'a na badanie heteroskedastyczności wariancji reszt z wykorzystaniem wartości P. Nie jest to nic skomplikowanego, ale po prostu musimy to sobie omówić. Jeżeli dla pewnego modelu przeprowadzono ten test White'a i w podsumowaniu takiego modelu wychodzi nam następujący zapis. Wiemy, jaki jest współczynnik determinacji R kwadrat. Wynosi on gdzieś w zaokrągleniu 22%, czyli dość nisko. Podana została, czyli w cudzysłowie wyrzucona z automatu statystyka testu, to jest T przemnożone razy r do kwadratu, czyli to jest t jako liczba obserwacji przemnożone przez r kwadrat, który mamy tutaj wiersz wcześniej. Wychodzi nam statystyka testu. I teraz, jeżeli jest dodatkowo wyrzucona informacja, z jaką wartością p mamy przeprowadzony ten test White'a, to widać, że wartość p to jest pewne prawdopodobieństwo, że statystyka tego testu, która będzie miała rozkład chi kwadrat o 5 stopniach swobody, to prawdopodobieństwo, że przekroczy ona wartość tej statystyki, wynosi ponad 40%, czyli wartość P wynosi 0,409 w zaokrągleniu. I teraz, żeby przeprowadzić taki test, musimy przyjąć sobie pewien poziom istotności alfa. U nas poziom ten istotności alfa akurat w zadaniu jest podany na takim, Wam powiem, dość standardowym poziomie 5%, ale jeżeli w treści zadania nie jest podany, no to przyjmujemy najczęściej te nasze 5%. Jeżeli jest jakiś konkretny poziom, to go stosujemy. Także to jest w miarę chyba zrozumiałe. Jeśli chodzi o samą weryfikację tej jednorodności wariancji resztowej, którą przeprowadzimy testem White'a, musimy inaczej zweryfikować, czy składnik zakłócający, czyli składnik losowy, składnik resztowy albo reszty, jakkolwiek nazwiemy to, podlega pewnym istotnym zmianom, czy też nie. Czy jest jakiś czynnik zakłócający tą wariancję? I raz w hipotezie zerowej zakładamy, że ta heteroskedastyczność wariancji reszt nie występuje, czyli zakładamy, że wariancja reszt jest jednorodna, a potem jednak zakładamy, że ta heteroskedastyczność wariancji występuje. Czyli niestety zachodzi niejednorodność wariancji reszt. I teraz musimy pamiętać po prostu o tym, że heteroskedastyczność oznacza zmienność wariancji. Homoskedastyczność oznacza jej jednorodność, czyli to, że jej się nie zmienia i przyjmuje podobne wartości. Tak jak tu widzicie, porównanie na podstawie wartości P i alfa jest bardzo proste, bo wystarczy sprawdzić, czy wartość P, którą mamy w danym teście, ona przekracza nam 5%. I jeżeli przekracza 5%, to zawsze jest decyzja identyczna, czyli że nie ma podstaw, nie istnieją podstawy, aby odrzucić hipotezę zerową przy tym zadanym poziomie istotności alfa. A w związku z tym, że nie możemy odrzucić hipotezy zerowej, która mówiła o tym, że heteroskedastyczność wariancji nie występuje, możemy powiedzieć tym samym, że wariancja reszt jest jednorodna. Jeżeli byłaby sytuacja odwrotna, czyli jednak byśmy na przykład, załóżmy, ja tu modyfikuję, mieli 0,0409, to na pewno u nas ta wartość byłaby jednak mniejsza od 5%, czyli byśmy powiedzieli, że jednak istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli bardziej to w cudzysłowie poprawną, uznawalną hipotezą jest ta hipoteza alternatywna, czyli byśmy powiedzieli, że występuje heteroskedastyczność wariancji, czyli wariancja reszt jest niejednorodna. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.